Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. W tych nienormalnych czasach postaram się wprowadzić odrobinę normalności, chociaż taką namiastkę, chociaż będziemy rozmawiali o nienormalnych czasach, więc nie oderwiemy się od tego, co nas teraz zajmuje. Witam Państwa bardzo serdecznie na zorganizowanym przez Executive Club webinarze Szlachetne Zdrowie. Biznes wobec pandemii koronawirusa to jest temat i główne zagadnienie, wokół którego będziemy się obracali. Ja nazywam się Kazimierz Krupa i będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie, które potrwa około godziny, godziny 15, godziny 30. To zależy również od Państwa, bo będą pytania i będziemy próbowali się do nich odnieść, jeżeli będą mieli Państwo jakieś wątpliwości, czy chcieli się z nami podzielić swoimi zobowiązaniami, to będziemy zobowiązaniami też, ale przede wszystkim chodzi o wątpliwości, to będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Naszymi gośćmi są pan Łukasz Kosonowski, partner MDDP. Dzień dobry. To jest spółka doradztwa podatkowego, żeby ukierunkować Państwa. I jeżeli, prawnego również. I prawnego, jeżeli będą jakieś pytania. Profesor Witold Orłowski jest z nami na łączach. Dzień dobry panie profesorze. Pana profesora nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale dla porządku, ekonomista Akademia Wistula i Szkoła Biznesu PW. I pan Paweł Żuk, prezes zarządu Centrum Medycznego, Medyczno-Diagnostycznego. Witam. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Proszę Państwa, muszę przeczytać jeszcze taki mały komunikat, bo w debacie miała wziąć udział jeszcze jedna osoba, która ze względu na ważne zobowiązania nie może dzisiaj tutaj z nami dyskutować. I jak się Państwo dowiedzą, kto to będą wiedzieli Państwo dlaczego. Pani Dorota Chryniewiecka-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska. No ponieważ pani prezes stoi na pierwszej linii frontu z walki z koronawirusem, no to nie mogła do nas dotrzeć. Branża farmaceutyczna w tej chwili odgrywa jedną z najważniejszych ról, a jej działania, no miejmy nadzieję, położą kres pandemii. Mogą być Państwo pewni, że pani prezes pewnie się jeszcze tutaj u nas pojawi z innej okazji, no ale w tej chwili, tak jak mówimy, jest na froncie i życzymy powodzenia. Proszę Państwa, muszę też uprzedzić, że pan profesor, który, jak mówi, po dniach takiego marazmu teraz ma wypełniony kalendarz, bardzo, bardzo będzie musiał nas w pewnym momencie opuścić. To może zaczniemy od pana, panie profesorze, jeszcze pan pozwoli. Też jestem na froncie i mam po prostu drugie spotkanie na podglądzie. Jak się zacznie, będę musiał już niestety. No więc właśnie, to z tego powodu takie pytanie wstępne do pana skieruję. Jak epidemia wpłynie na kondycję polskiej i światowej gospodarki? Czy w tej chwili można już o tym jakoś w miarę odpowiedzialnie mówić? Chciałbym to wiedzieć, jak nie można odpowiedzialnie mówić. Znaczy żadnej prognozy nie da się zrobić. Oczywiście można technicznie, no to można sobie wszystko, po prostu wszystko jest funkcją założeń, które się robi. Powiedziałem, sytuacja wygląda tak. Mamy epidemię, która cały czas się rozwija i nie wiemy, czy skończy się na tysiącach, dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy czy milionach. Nie wiemy. No mamy nadzieję oczywiście, że się uda opanować, ale pewności nie mamy. No i to jest główny powód, dla którego, krótko mówiąc, nie wiemy, kiedy będą zniesione różnego typu ograniczenia działalności gospodarczej. A dopóki tego nie wiemy, no to trudno jest robić jakąkolwiek prognozę gospodarczą. To, co w tej chwili wiemy, znaczy też nie wiemy, ale możemy szacować, domyślać się. Patrząc na różne wskaźniki i takie ze sufitu trochę wzięte założenia i również na przykład informacje o poborze mocy w Polsce, no ja mogę w tej chwili zgadywać, że polska produkcja PKB, tak na dłuższą metę mieszane, jest w tej chwili pewnie niższa o przynajmniej 15-20% w normalnych czasach. Co oznacza, że w pierwszym kwartale jeszcze, ponieważ początek mieliśmy niezły, no to pewnie będzie koło zera. W drugim kwartale wszystko wskazuje na to, może za wyjątkiem prezesa Kaczyńskiego, wszyscy się zakładają, że przez najbliższe 2-3 miesiące sytuacja nie ulegnie poprawie i normalizacji. W związku z tym pewnie te 15% PKB będziemy mieli w drugim kwartale. No i potem tak naprawdę wtedy się zaczynają prawdziwe niewiadome. Bo jeśli
jeśli epidemia zacznie się wycofywać wyraźnie, jeśli zacznie wracać normalność do gospodarki, oczywiście ta normalność będzie tak trochę zakłócona, ale mimo wszystko myślę, że wtedy jest szansa na to, że zakończymy ten rok niewielką recesją między 0 a 5%. Niestety jest również scenariusz, że się sytuacja wcale po tych najbliższych 2-3 miesiącach nie uspokoi, że nadal będą ograniczenia. No i wtedy oczywiście liczmy się z tym, że może iść dalej. Także gdzieś powiedziałbym, no, fajnie powiedzieć, między zerem a spadkiem o 15% jest w tej chwili prognoza dla polskiej gospodarki. Tak wiadomo, jest dość fundamentalną różnicą, bo 15% spadku no to jest właściwie katastrofa gospodarcza. Nie tylko my zresztą cierpielibyśmy z tego powodu. Większość krajów Europy i ogromna część krajów świata też. Natomiast 0, minus 2%, minus 3% no to jest taka ostra recesja, z którą gospodarka no, da sobie radę. Inna sprawa jeszcze oczywiście, jakie będą konsekwencje potem finansowe na przykład. Znowuż wybiegając trochę w przyszłość powiem, no, dzisiaj musimy tyle pieniędzy, ile trzeba dla ratowania gospodarki znaleźć. Jeśli to się okaże, no, polski rząd w tej chwili jest gotów 5% PKB przekazać. Niemcy dają 20%. Jeśli okaże, że trzeba dać 20%, no to oczywiście nasz dług o tyle wzrośnie, bo znowuż do przypomnienia, wszystkie pieniądze, rezerwy, które rząd miał, zostały wydane na kupowanie głosów wyborczych w ciągu ostatniego roku. W związku z tym teraz po prostu musimy pożyczać pieniądze na walkę. No i teraz jest pytanie, czy Polska znajdzie się z tego powodu w kłopotach finansowych? Mam nadzieję, że nie. Znaczy kłopotach na pewno, natomiast mam nadzieję, że bez żadnych strasznych konsekwencji. Natomiast, że kraje takie jak Włochy czy Hiszpania mogą się znaleźć znowu w sytuacji dramatycznej, że możemy mieć nawet po uspokojeniu tej fazy kryzysu wywołanej wirusem, możemy mieć na przykład drugą fazę kryzysu wywołaną kryzysem finansowym, no to tego też nie da się wykluczyć. Dzisiaj za wcześnie, żeby o tym mówić, ale oczywiście musimy być gotowi. Także mówiąc krótko, musimy być gotowi na to, że będzie źle, albo że będzie bardzo źle, ale że będzie katastrofalnie źle. Panie musimy profesorze, być na to przygotowani. Panie profesorze, na pewno dobrze nie będzie, bo to chyba już wszyscy wiedzą, że dobrze rozumiem po prostu wyhamowanie wzrostu. Więc sądzę, że no Donald Trump uważa cały czas, że będzie dobrze, ale myślę, że jest być może jedną z nielicznych osób na świecie, które tak sądzą. Także szykujmy się na ciężkie czasy, które trzeba przeżyć jakoś. No, końca świata nie będzie, ale w zależności od tego, jak będzie przebiegać epidemia, a w ślad za tym ograniczenia dla działalności gospodarczej, no powiedziałem już, można mieć bardzo różne scenariusze, od takiego po prostu złego do wręcz katastroficznego. Mam nadzieję, że się nie zrealizuje, ale to musimy na bieżąco ocenić. Panie profesorze, jeszcze co do tej diagnozy i prognoz, bo wiadomo, że takie są dane na wyjściu, czy prognoza, jakie się prowadzi założenia wstępne. Czy pana zdaniem dla tych prognoz ważniejsze jest, mówimy brutalnie, ale brutalne są czasy, ważniejsza jest liczba ofiar, czy ważniejsza jest liczba dni i stopnia wstrzymania gospodarki? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest trochę tak, że jeśli wiemy, jeśli ktoś by nam powiedział, że ach, samą liczbą ofiar, no to będzie opanowane i tu nie będzie dramatu, no to w tym momencie stwierdzamy, no dobra, jak już jesteśmy spokojni o życie, no to teraz się zajmijmy naszym tym, jak będziemy żyć. Natomiast prawdę powiedziawszy, dopóki nie wiemy, jak to będzie z życiem, no to jest bardzo trudno powiedzieć, czy naprawdę możemy już uznać, że sprawę epidemii zostawmy epidemiologom, a zajmijmy się już tylko gospodarką, czy nie. W tej chwili żyjemy jeszcze w świecie, w którym decyzje podejmowane za radą epidemiologów są zdecydowanie, znaczy mają przewagę nad wszystkim innym tak naprawdę. Jeśli epidemiolodzy mówią, zamykamy no, cały prawie biznes, no tak jak we Włoszech północnych jest w tej chwili, wszystkie poza takimi życiowo ważnymi produkcjami mają być po prostu zamknięte, to dzisiaj to zdanie epidemiologów jest absolutnie decydujące. Prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni, 2-3 tygodni
My będziemy mieli wiedzę już, czy epidemia została opanowana. No, oczywiście z zastrzeżeniem, że może być jeszcze kolejna fala tej epidemii. Ale czy została opanowana, czy te środki podjęte przez epidemiologów po to, że się nie rozprzestrzeniała, umożliwiły utrzymanie ilości zachorowań w jakimś tam sensownym przedziale, który jest w stanie służba zdrowia, który jest w stanie pomóc i ta rzecz zaczyna już przygasać. Jeśli tak, no to wtedy oczywiście gospodarka stanie się najważniejsza. Rzeczą, o której nie można zapominać, jest jednak to, jeśli dzisiaj zajmiemy się wyłącznie epidemiologią, dlatego że wiadomo, że zdanie epidemiologów jest kluczowe tutaj, no to oczywiście może się okazać, że jeśli w ogóle zapomnimy o gospodarce, stwierdzimy, to dzisiaj w ogóle się nie przejmujmy tym, ponieważ najważniejsza jest epidemia, no to oczywiście za 3 tygodnie może się okazać, czy za miesiąc, że epidemia jaka jest, taka jest, ale gospodarka nam zmierza w stronę ruiny, więc te działania muszą być podejmowane. Natomiast ja to, co powiedziałem, należy zrozumieć tylko tak. Podstawowym kryterium podejmowania decyzji dzisiaj jest sytuacja epidemiologiczna. Co nie oznacza, ponieważ już wiemy, że w gospodarce będzie co najmniej źle i im szybciej podejmiemy działania, no, tym większa szansa, że ta epidemia w gospodarce, która będzie odbiciem epidemii zdrowotnej, nie przekształci się też w katastrofę, no to wiemy już, że działać trzeba. Panie profesorze, dokładnie na ten temat wczoraj rozmawiałem z... Panie profesorze... Natomiast to, że trzeba ratować firmy przed bankructwem, jest już w tej chwili oczywiste. Panie profesorze, dokładnie o tym wczoraj rozmawiałem z jednym z bardzo dużych polskich przedsiębiorców i on powiedział coś takiego dosyć ważnego, że no przecież z walką z koronawirusem zajmuje się Ministerstwo Zdrowia i wszystkie odpowiednie służby. No przede wszystkim to oczywiście zajmują się lekarze, ale to w tym takim formalnym Ministerstwo Zdrowia, a są inne resorty, które powinny zajmować się gospodarką i ratowaniem. Dzisiaj został przesłany już ten projekt do Sejmu, mam nadzieję, że już jest na stronach sejmowych. Projekt tej pomocy, tej tarczy antykryzysowej. Jaka jest pana wstępna ocena tych planowanych przedsięwzięć i co powinno je pana zdaniem przede wszystkim charakteryzować? Ja koncentruję się teraz na rozmowie z panem profesorem. Goście nie niepokoją się, ponieważ pan profesor, no tak jak mówiliśmy, będzie musiał nas opuścić, a my będziemy mogli spokojnie rozmawiać. Proszę, panie profesorze, jak to powinno wyglądać? Dobra rzecz na temat pakietu. No, jest taka, że on rzeczywiście obejmuje te obszary, które powinien objąć. Zresztą właśnie teraz kolejne rządy wprowadzają pakiety i w zasadzie podobne, to znaczy podobne obszary. Natomiast najbardziej się boję, no to jest to, że to jest biurokracja, to jest czas udzielania tej pomocy. Nawet już w tej chwili jest to dość spóźnione, no, ale widocznie nasze tryby, machiny nie są w stanie szybciej pracować. Znaczy już należało uruchomić to naprawdę tydzień temu, a nie mieć perspektywę, że za miesiąc będzie uruchomiony. No ale wie pan, że najpierw trzeba procedury. Najpierw musi zebrać plenum. To jest to, że okaże się, że sięgnięcie po pomoc będzie się wiązało z czekaniem, kiedy ZUS bądź ktoś inny zdąży przeprocesować podania i tak dalej, i tak dalej. No, no tutaj trzeba znaleźć sposoby, aby ta pomoc docierała naprawdę szybko tam, gdzie jest niezbędna, bo tutaj czas ma znaczenie kluczowe, tak jak w przypadku epidemii. Panie profesorze, czy pana zdaniem stan wyjątkowy, czy jak sobie tam nazwiemy jeden z tych stanów nadzwyczajnych i skupienie władzy, no bo w tej chwili mamy do czynienia z taką bezprecedensową dyskusją o tym, czy Sejm się może zebrać, nie może, jak zebrać, jak będą siedzieli posłowie i tak dalej, no coś, co może jest interesujące, ale myślę, że nie dla wszystkich Polaków, a nie mamy realnych działań. Czy stan wyjątkowy w jakiejś tam formie i skupienie odpowiedzialności i skuteczności w jednym miejscu byłby jakimś rozwiązaniem? No ja oczywiście nie chcę się wypowiadać za prawników. Nie wiem, czy potrzebny jest w Polsce stan wyjątkowy, czy nie. Natomiast ja muszę powiedzieć, jedna rzecz jest dość fatalna. Przepraszam, wkraczam trochę na teren polityki, ale to jest sprawa podejmowania decyzji. No, najwyraźniej decyzję podejmuje na przykład osoba w Polsce, kluczowa dla rządu, która i dla państwa, która nie ma żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje.
I wydaje mi się na przykład oczywiste, że Jarosław Kaczyński powinien w tej chwili zostać premierem, bo jeśli podejmuje kluczowe decyzje, na przykład o tym, czy będzie wprowadzony stan wyjątkowy, czy nie, no to powinien również ponosić pewną odpowiedzialność za to, jakie decyzje są podejmowane. W tej chwili mamy dość ciężką sytuację, bo można się domyśleć, że rząd się trochę dowiaduje o pewnych kluczowych rzeczach, być może z mediów w ogóle, więc to jest rzecz, która na pewno w zarządzaniu kryzysowemu nie służy. Przepraszam, ja niestety będę musiał w tej chwili kończyć już to, bo już widzę, że się zaczyna moje drugie spotkanie. Okej. Dziękuję panie profesorze, dziękuję serdecznie. Profesor Witold Orłowski. Ostatnie pytanie. Jeszcze ostatnie pytanie, okej. Teraz tak, właśnie to pytanie jest bardzo trudne, niestety, bo gdzie leży granica, czy można ją określić między dobrą ochroną przed koronawirusem, a taką, gdzie już zaczynamy szkodzić gospodarce? Tego nikt nie wie oczywiście. Wiadomo, że nie wiadomo, że nie wiadomo, jak będzie się rozwijać epidemia. W związku z tym, ja już powiedziałem, gdybyśmy wiedzieli, że koronawirus sam wygaśnie, że w Polsce wstrzymanie ofiar nie pójdzie, że wstrzymanie działań w tej chwili, czy uruchomienie na nowo nie spowoduje na przykład, że zamiast tysięcy będziemy mieli setki tysięcy chorych, czy bo w tej sytuacji załamałby się nasz system opieki zdrowotnej na KWNR, tak jak w Hiszpanii się załamał, no to oczywiście łatwo by było powiedzieć, no ponieważ ta rzecz się sama wygasi, no to w związku z tym już nie... Niech epidemiolodzy coś tam robią, a my już uruchamiamy, koncentrujemy się na gospodarce. Natomiast ja już powiedziałem, dopóki nie wiemy, co jest z epidemią, dopóty każda decyzja dotycząca podejmowania na nowe aktywności i tak dalej musi być jednak pod dyktandę epidemiologów podejmowana. Wszystko jedno, jak dużo to kosztuje, błąd w zakresie opanowania epidemii może mieć katastrofalne konsekwencje, także tutaj zdanie epidemiologów jest absolutnie pierwsze. Także przepraszam bardzo, już... Dziękuję. Dodam, czyli ekonomista musi poczekać, aż profesorowie od epidemiologii powiedzą, że można już rzeczywiście gospodarkę odjechać. Natomiast pomagać, to co można robić, nie czekając na znormalnienie sytuacji gospodarczej, no to trzeba oczywiście robić. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję bardzo profesor Witold Orłowski, ekonomista Akademia Wistula i Szkoła Biznesu PW. Był z nami, a są z nami pan Łukasz Kosanowski, przypomnijmy, partner MDDP, to jest firma podatkowo-prawna, prawno-podatkowa, i pan Paweł Żuk, prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Teraz już nie mamy pana profesora, będziemy rozmawiali we własnym gronie, ale w istocie będziemy rozmawiali o tym samym. Tylko że już mówiliśmy, bo o rozmiarach pandemii wiemy wiele, chociaż też nie wiemy, czy mamy oczywiście pełny obraz sytuacji. Natomiast o tym, jak ona wpłynie na gospodarkę światową, gospodarkę polską, nie wiemy wiele. Ale musimy podjąć decyzję, czy rządzący muszą podjąć decyzję o pewnej ochronie, bo nie wiemy, jak będzie źle. Wiemy, że będzie źle, ale nie wiemy, jak będzie źle, o tak bym powiedział. Co państwa zdaniem powinno charakteryzować ten pakiet pomocowy w jakimkolwiek kraju, czyli mówię o teraz takich założeniach modelowych, co państwa zdaniem powinno być kluczowe. Proszę bardzo, pan Łukasz Kosanowski, jeśli pan pozwoli. Dzień dobry państwu. Znaczy sytuacja jest oczywiście bezprecedensowa, absolutnie, bo zdarzały się kryzysy, był kryzys w roku 2008-2007, ale to, co wyróżnia niewątpliwie tą sytuację, to jest po prostu taka dynamika i nagły stopień tego, jak wszystko w zasadzie w przedsiębiorstwach, w gospodarce się zatrzymało. Tak? Tutaj nie mamy do czynienia z jakimś takim stopniowym obniżaniem, spadkiem przychodów, obrotów czy dochodowości, tylko tak naprawdę wiele przedsiębiorstw w związku z wprowadzeniem tych ograniczeń związanych ze stanem epidemii zawiesiło de facto działalność, czy to w formie z dnia na dzień. No to oczywiście oznacza, że tak naprawdę z dnia na dzień firmy tracą przychody. I to niektóre w 100%. I niektóre w 100%, dokładnie.
no taką, znaczy w zasadzie bardzo wiele branż, ale z kolei klienci, przedsiębiorcy, z którymi dość często ostatnio rozmawiamy na temat właśnie tego, jak sobie w tych trudnych czasach poradzić, to jest między innymi branża nieruchomości, tak, zamknięte galerie handlowe, zamknięte duże sklepy wielkopowierzchniowe, z wyjątkiem tych sklepów spożywczych. No i to oznacza oczywiście, że tak naprawdę z dnia na dzień nie ma w tych, również dla najemców, którzy musieli zamknąć swoje placówki, nie ma obrotów, nie ma przychodów. A tutaj w ramach jeszcze tej tarczy antykryzysowej rząd, chcąc pomóc jednym, troszkę, nawet nie troszkę, ale jest spore zagrożenie, że zaszkodzi innym. Mam na myśli tutaj między innymi tą regulację, która ustawowo obniża czynsze w takich sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 2000 metrów o 90% dla właścicieli. Ale ja słyszałem na przykład wczoraj, bo oczywiście sieci społecznościowe, jak się Państwo domyślają, furkoczą, że żona tego Twitterowicza, czy już nie wiem, na którym to było, z serwisów, prowadzi zakład kosmetyczny. No w oczywisty sposób go zamknęła, w związku z tym utraciła 100% przychodów. Czynsz, który płaci za swój zakład kosmetyczny, wynosi 8 tysięcy, czyli no, jakiś w miarę przyzwoity, jak sądzę. I najemca sam z siebie powiadomił ją, że czynsz będzie wynosił 100 zł plus VAT. No to W tym okresie. Myślę, że jakby godne, że tak powiem, pochwały podejście właściciela, jeżeli jest to tylko, że tak powiem, możliwe ekonomicznie dla niego, no bo proszę jakby też pamiętać, że takie ustawowe wprowadzenie takiego ograniczenia czynszu o 90%, ja już teraz nawet abstrahuję od kwestii takich stricte prawnych, czy to jest, bo pojawiają się bardzo duże wątpliwości, że to jest, co nie... do konstytucyjności tak, tego, dokładnie, co do konstytucyjności tego, tej regulacji, no to jednak trzeba pamiętać o tym, że takie w zasadzie zakręcenie, można powiedzieć, kurka z przychodami dla właścicieli tych nieruchomości wynajmowanych oznacza, że oni nie będą w stanie obsługiwać między innymi swoich zobowiązań z kolei, które przecież też zaciągnęli na chociażby wybudowanie czy nabycie takich nieruchomości. Więc to jest akurat w tym zakresie ta regulacja wydaje się taka trochę na razie krótkowzroczna. To wydaje mi się, że to jest troszkę takie przerzucanie gorącego kartofla, to znaczy pomożemy tym najemcom, tak, w takich nieruchomościach. Na razie niespecjalnie wydaje się, żeby rząd miał pomysł na to, jak pomóc w sprawie dalszych problemów, które taka regulacja może generować. No, do dalszych problemów to my jeszcze wrócimy. Panie prezesie, moim zdaniem, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ten kryzys od tego sprzed 12 lat różni się wszystkim. Jako że tamten był takim klasycznym kryzysem finansowym, czyli kryzysem instytucji finansowej i kryzysem płynności, ale on w istocie nie dotykał piekarza za rogiem, czy sklepu za rogiem, chyba że ten piekarz za rogiem, czy sklepikarz za rogiem kupił sobie opcję i na przykład wybrał złą stronę, tak, i stracił. Nikt wtedy nie bankrutował, dlatego że mimo że piecze dobre pieczywo, ale zbankrutował. Nie było tak. Teraz tak będzie. Czyli wtedy ten pas transmisyjny kryzysu był od dużych instytucji finansowych do gospodarki i praktycznie do gospodarki nie doszedł. Teraz jest to zupełnie inny pas transmisyjny. On się zaczyna w małych firmach, które, jak pan powiedział, pan mecenas, tracą no niekiedy 100% nawet przychodów, i ten pas transmisyjny problemów będzie się przesunął aż do instytucji finansowych, a może nie aż do instytucji finansowych. Jaka w tym właśnie rola państwa? Jak państwo w tej totalnie, absolutnie bezprecedensowej sytuacji powinno się zachować? Ja dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć tutaj jak gdyby z dwóch stanowisk. Poza tym, że jestem przedsiębiorcą, jestem przede wszystkim lekarzem, który generalnie jest zaangażowany bezpośrednio w prace związane z tą sytuacją, którą dzisiaj mamy w tej chwili, czy z epidemią. Opiekujemy się, nasze przychodnie opiekują się ponad 100 tysiącami pacjentów w ramach tej podstawowej opieki zdrowotnej, co jak gdyby nakłada na nas dodatkowe obowiązki i zmienia w ogóle całkowicie nasz sposób działania. Ale wracając do pana pytania, ja myślę, że trzeba sobie po pierwsze uświadomić sobie taką sytuację, że dzisiaj mamy do czynienia z wojną. I
proszę rozumieć jak gdyby te wszystkie sytuacje nie na zasadzie takiej, że ratujemy, żeby ktoś się nie podrapał, czy nie stracił nawet ręki, tylko chodzi o taką sytuację, że ratujemy życie w tym momencie. To jest jak gdyby sytuacja odwrotna. Czyli dzisiaj tak jak gdyby, gdybyśmy dzisiaj sytuację porównali z tym, jak zachowała się polska gospodarka w momencie 1939 roku, kiedy napadły na nią Niemcy w tym momencie i wtedy zastanawiali się, jak przetrwają, które branże i w jaki sposób będą działały w momencie, w którym ci Niemcy opanują Polskę. Mniej więcej to sobie w taki sposób trzeba to wyobrazić, w sposób taki obrazowy, z punktu widzenia medycznego w tej chwili. To, co dzisiaj zostało wykonane jak gdyby w tym momencie, to wiadomo w tej chwili, że są różne modele epidemiologiczne. To, co powiedział pan profesor. My dzisiaj nie wiemy do końca, jak będzie ta epidemia przebiegała, także tak naprawdę czas, w którym te restrykcje będą konieczne, jest trudny do oszacowania w tej chwili. Mając w obraz tych trzech krajów, które są dla nas najbliższe w tym momencie, czyli Hiszpanii, Niemiec i Francji, które generalnie rzecz biorąc no, nie wykonały aż tak wielu bardzo dużych błędów, jakie zostały wykonane we Włoszech w tym momencie, epidemiologicznych błędów. Widzimy w tej chwili, jak te gospodarki się zachowują i widać, że ten jak gdyby ta brak tej stanowczości na początku w dłabieniu tej epidemii spowodował to, że są w całkowicie innym obszarze, że tak powiem, w tej chwili choroby i rozwoju tej sytuacji. I teraz wracając do tej sytuacji, ja powiem tak, może to będzie jakiś tam drobny element, ale ja powiem, dlaczego my dzisiaj mamy szansę przejść przez tą epidemię troszkę lepiej niż inne kraje. To premia za zapóźnienie, jak zwykle. Nie, uważam, że nie. Uważam, że tutaj jest właśnie premia, uważam, że to jest właśnie premia za przyspieszenie. Że dzisiaj mamy, zresztą hiszpański portal dzisiaj to porównał, rządowy portal porównał działania obu rządów, Polski i Hiszpanii w tej chwili. Polskie decyzje dotyczące izolacji epidemiologicznej, zamknięcia szkół odbywały się wtedy, kiedy mieliśmy pojedyncze przypadki. Nie, to ja może się nieprecyzyjnie wyjaśniłem. Premier za później w takim sensie, że do nas to dotarło troszkę później. To tak jak mieliśmy się czas przygotować. Tak jak z bombą milenijną, że wszyscy mówili, że będzie dramat w komputerach. W naszych komputerach nie miała prawa wystąpić, bo mieliśmy nowsze komputery, prawda? Tak. Bo przedtem nie mieliśmy komputerów. To ja o tym myślę, że, tak, że dłużej do nas szła. To jest prawda, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą, która dzisiaj u nas została zrobiona, tak naprawdę pod względem epidemiologicznym, patrząc od strony służby zdrowia, było to, że 8 stycznia okazało się, że wszyscy musimy wystawiać elektroniczne recepty. Gdyby tego elementu zabrakło, to dzisiaj wszyscy ludzie, którzy są przewlekle chorzy, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie wirusem, szturmowaliby wszystkie przychodnie po to, żeby dostać recepty na okres kwarantanny w tym momencie. Dzisiaj ten drobny element, który został wtedy wprowadzony, zresztą przez dużą część środowiska medycznego bardzo krytykowany, spowodował to, że my jesteśmy w stanie dzisiaj utrzymywać tą populację ludzi, którzy są w domu, bez konieczności kontaktów, odwiedzania przychodni. No tak, to istotne. To jest bardzo przypadek, a istotne. Bardzo drobny element. Znaczy, to jest tak, jak gdyby, jeżeli porównamy sobie, że taka epidemia wypada raz na 100-150 lat, to tak jakbyśmy przejechali przed pędzącym pociągiem na ułamki sekund, zanim on przejedzie po tym miejscu, w którym się znajdowaliśmy. No to fantastyczne, że na to zwrócił uwagę, bo akurat o tym. Ale nie to jest jak gdyby, to jest kluczowe dla całej sytuacji tak naprawdę. Druga sprawa jest taka, że polskie firmy, to co znowu porównujemy sytuację z Włoch akurat w tym momencie, w pierwszym etapie zakażona ogromna ilość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy generalnie nie mieli środków, nie mieli możliwości walki, znaczy rozpoznania odpowiedniego epidemii. W Polsce to się praktycznie nie zdarzyło. Jesteśmy przygotowani na lepiej lub gorzej, ale każda placówka umie tą sytuację zrobić. Przerzucenie ogromnej ilości do teleusług w tym momencie powoduje to, że tak naprawdę ludzie mogą zostać bezpiecznie w domu jeszcze tydzień czy dwa w tym momencie. Bo problem jest taki dzisiaj, że dzisiaj ci ludzie, którzy zostaną bez środków, na przykład przewlekle chorzy ludzie, którzy są najbardziej narażeni w tej infekcji, oni praktycznie rzecz biorąc no mają możliwość pozostania w swoich środowiskach i nie zakażania się w tym momencie. Tylko mnie interesuje niezwykle coś takiego i prosiłbym, żeby panowie się do tego obaj odnieśli. Mianowicie kraj, częściowo świat, no ale mówimy przede wszystkim o Polsce, został zatrzymany jakby w pół kroku. Jakby ktoś pstryknął migawką. No i jednego on zastał
siedzącego na krześle, drugiego leżącego, ale niektórych naprawdę w pół kroku, jedna noga uniesiona do kroku następnego. Nie da się, bo w różnych sytuacjach są ludzie, w różnych sytuacjach są firmy, bo tu głównie rozmawiamy o firmach. Właśnie w środku różnych najróżniejszych procesów. Nie da się ani psychicznie, ani finansowo, ani pod każdym, żadnym innym względem w takim zatrzymaniu, w takim fleszu długo się utrzymać, bo jak się stoi na jednej nodze, się to człowiek przewróci. Tak. To się coś stanie. Poza tym psychicznie nie wytrzymuje i zaczyna robić kroki, które nie muszą być racjonalne. Kto powinien czy częściowo odfleszować, czy na powrót uruchomić ten film? Czy ktoś powinien o tym zdecydować, czy każdy na własną rękę? Ja powiem w ten sposób. Znowu, z punktu widzenia epidemiologii i medycyny, to powinno trwać 48 dni. 48 dni. 48 dni. Bo to jest jak gdyby, to jest we wszystkich modelach, które w tej chwili są, jak gdyby prezentowane w tej chwili, to jest tak mniej więcej model, który pokazuje, że jak gdyby nasze przegięcie tej epidemii jak gdyby będzie 48-dniowe. I druga sprawa bardzo istotna w tej chwili jest taka, że my dzisiaj walcząc z epidemią nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby to była powódź. To będą co chwilę wybuchające małe ogniska, które jest łatwo stłamsić w tym momencie. I to jest jak gdyby ta sytuacja, która z punktu widzenia epidemiologii jest kluczowa w tym momencie, żeby nie doprowadzić do rozsiewu w sposób niekontrolowany. I ta sytuacja, jeżeli popatrzymy na wszystkie epidemiologiczne sytuacje, jak wirus się przenosi, ilu ludzi można zakazić się, jaka jest jak gdyby transmisja tego w środowiskach, to powiedzmy 48 dni jest takim momentem, kiedy możemy to po prostu zrobić w Polsce. My jesteśmy w tej chwili w około tam, no powiedzmy, 20-21 dni. A już tak, już 21. Tak, mniej więcej, no mniej więcej. Okej, okay, czyli no, niedaleko połowy pewnie. To jesteśmy gdzieś mniej więcej. Próbuję znaleźć niemożliwe, czyli znaleźć niedaleko połowy. I to jest tak jakby w modelu epidemiologicznym to mówimy o 48 dniach w Polsce. Panie mecenasie, w panu Pawle wygrał lekarz teraz, a teraz ja chciałbym, żeby pan mówił jako ekonomista, człowiek od podatków, prawnik. No, odpowiadając na takie pytanie, kto powinien zdecydować, kiedy uruchomić ten film, przynajmniej może na zwolnionych obrotach. Oczywiście. Znaczy to na pewno tutaj te kwestie medyczne mają priorytet, bo jakby no, życie, zdrowie ludzkie jest dobrem najwyższym, więc to jest naturalne, że tutaj jakby ekonomia musi podążać za kwestiami zdrowotnymi. Natomiast no, ogromną rolą jest tutaj rola rządu jako tego, który daje wsparcie dla przedsiębiorców, tak? I tutaj tak troszkę odpowiadając może punktowo na pytanie, kto i kiedy powinien to życie gospodarcze przywracać do takiej normalnej normalności, normalnej dynamiki, no to ja bym może powiedział... Może nawet nienormalnej, może nawet częściowej, bo to w na tej pewno chwili to stanęło wszystko. Tak. Natomiast ja bym może odpowiedział troszeczkę inaczej, to znaczy odpowiedziałbym na pytanie też, co należy zrobić, żeby do tego czasu uruchomienia dotrwać. I tutaj chciałbym się skupić trochę na tej tarczy antykryzysowej, na tym pakiecie, który proponuje rząd. Wydaje się, że kluczowe jest przede wszystkim zapewnienie teraz możliwości właśnie przetrwania przedsiębiorcom, podatnikom w tym okresie do momentu, kiedy życie gospodarcze zacznie wracać na właściwe tory. To jest troszkę też to, co mówił profesor Orłowski, tak, że ta reakcja, no oby ona nie była spóźniona, bo pan tutaj mówił, że mamy taką premię za opóźnienie, prawda, że ta fala wirusa doszła do nas troszkę później i bardzo dobrze byłoby, gdyby ten pakiet antykryzysowy wszedł jak najszybciej w życie, bo mieliśmy już no, chyba około półtora tygodnia od pierwszych pomysłów. Ale słyszy pan, tak? Że raczej się koncentruje dyskusja na tym, w jakiej odległości od siebie mają posłowie siedzieć, a no tak, nie i to jest na jakie pewno, mają być przedsięwzięcia. I to jest troszkę coś, co
co nie jest jakby dobrym prognostykiem. No przedsiębiorcy, ja mogę powiedzieć na pewno, że przedsiębiorcy, podatnicy, klienci, z którymi rozmawiamy, liczą na bardzo szybkie uchwalenie tych wszystkich przepisów, przede wszystkim tych również o charakterze fiskalnym, czyli takich, które pozwolą na odroczenie płatności pewnych podatków, zobowiązań podatkowych, publicznych, ZUS-owskich, na takich, które pozwolą na, które wprowadzą pewne ulgi i zwolnienia. No tutaj chciałbym pochwalić może też i trochę takiego optymizmu wlać w serca podatników, potrzebny przedsiębiorców, jest, no. Tak. Wydaje się, że takie długie, intensywne dyskusje ze stroną rządową pomiędzy przedsiębiorcami, też środowiskiem doradców podatkowych, a stroną rządową przyniosły taki jeden, myślę, dość istotną zmianę w tym pakiecie, ogłoszoną zresztą wczoraj wieczorem przez Ministerstwo Finansów. Mianowicie warto, żeby to też wszyscy słuchający spółki, przedsiębiorcy usłyszeli, termin do zapłaty podatku i złożenia zeznania podatkowego, tego CIT, czyli dla podatników rocznego, tak, i zapłaty tego podatku został odroczony. On już został odroczony kilka dni temu, ale tylko dla podatników zwolnionych z podatku, więc to była łatwa decyzja, myślę. Na szczęście rząd poszedł troszkę dalej i dla wszystkich podatników odroczył ten termin do 31 maja, czyli o dwa miesiące. Teraz to był technicznie nie do wykonania, te służby dokładnie nie pracują. Tak, to znaczy tak z jednej strony jest to oczywiście zmiana bardzo ważna i oczekiwana, ale z drugiej strony ona jest po prostu niezbędna i to jest tylko jeden z elementów, tak naprawdę jedna z ulg, zwolnień, które powinny być wprowadzone, bo w praktyce po prostu niemożliwe będzie regulowanie zobowiązań podatkowych, czy chociażby wypełnianie nawet pewnych obowiązków deklaracyjnych, informacyjnych w sytuacji, w których tak naprawdę firmy udały się po prostu na urlop, no, taki przymusowy. Nie ma kto tego zrobić w wielu przypadkach. Nie ma płynności, żeby regulować te zobowiązania, także to się wydaje absolutnie niezbędne. No i tutaj tylko moglibyśmy zachęcać, żeby te środki szły nieco dalej, tak? Na razie wydaje się, że cała ta regulacja antykryzysowa oferuje takie kilkumiesięczne, powiedziałbym, benefity podatkowe, prawne. To też trzeba będzie pewnie weryfikować już za jakiś czas, czy to jest wystarczające. Z jednej strony to jest zrozumiałe, że rząd może nie chce wprowadzać długotrwałych regulacji tu i teraz, tak? Bo tak naprawdę nie zna rozmiarów i tego nikt nie wie. No ale to też jest bardzo ważne, żeby monitorować to i ewentualnie przedłużać chociażby w czasie to, co miejmy nadzieję będzie już wkrótce uchwalone. Ja proponuję, żebyśmy nie rozmawiali właśnie o takich szczegółach tego, co ma być uchwalone, bo jeszcze nie wiemy, to jeszcze będzie przed nami dyskusja. Chodzi mi bardziej o metodologię pomocy. Ja jeszcze powiem jedną rzecz w tej chwili, która jest jak gdyby widoczna w tej chwili dość wyraźnie wśród przedsiębiorców. To że tak, po pierwsze to jest decyzja rządu, że jak gdyby te plany dotyczące dalszego, że tak powiem, socjalizowania wydatków w tym momencie, które były planowane, podwyższenia płacy minimalnej, one generalnie muszą być zweryfikowane w tej chwili, bo przedsiębiorstwa dzisiaj praktycznie, no ja myślę, że po wyjściu z kryzysu w tej chwili, tej ostrej fazy epidemii, natychmiast, że tak powiem, rynek przestawi się z rynku pracownika na pracodawcę tak naprawdę w tym momencie. Będzie dramatyczna sytuacja z utrzymaniem miejsc pracy, które mamy w tej chwili. Myślę, że tu wiele branż w tej chwili będzie bardzo, bardzo mocno krwawiło w tej kwestii. Oczywiście ten okres, który mamy dzisiaj, powinien być wykorzystany, no tak naprawdę takiego zawieszenia w tej chwili większości instytucji na planowanie właśnie tego typu rozwiązań. Jak podejść do tych obietnic, które zostały składane kilka lat temu, ale właściwie non-stop zostają jak gdyby składane w różnych tam wypowiedziach instytucji centralnych na temat rynku pracy, że tak naprawdę tych rzeczy nie da się wprowadzić w najbliższej przyszłości. Trzeba to odłożyć ad acta. Jak długo, jak przedsiębiorcy mają sobie z tym poradzić, no to są bardzo ważne tematy, takie już po epidemii w tym momencie. Jeszcze raz wracam do tej metodologii, to dla mnie się wydaje być bardzo ważne. Bo można sobie wyobrazić taki model oto pomocy, że nie wiem, państwo po PESEL-u ma nas zidentyfikowanych, daje każdemu dowolną kwotę, wszystko jedno, 1000, 5, 10, nie wiem, tyle ile uzna. Tyle, że jest to wtedy wyeliminowanie firm z tej pomocy. Czyli co jest ważniejsze, panów zdaniem? Czy
pomoc taka, jak ta pomoc powinna być zaadresowana? Czy pomoc powinna być zaadresowana do ludzi, czy do ludzi i owszem, ale poprzez firmy, żeby nie przerywać łańcuchów i nie tworzyć takiej sytuacji, że te firmy padną i później nie będzie miał kto, czyli no, zostaną zlikwidowane w istocie moce wytwórcze. Bardzo proszę. Dokładnie. Znaczy wydaje się, że cała chyba większość krajów, no skupia się również chyba polski rząd na z jednej strony bezpieczeństwie pracowników, z drugiej strony właśnie zapewnienia ciągłości, płynności finansowej i ciągłości w ogóle trwania przedsiębiorstwa tak naprawdę. No bo wszyscy mamy nadzieję, że za jakiś czas, gdy ten kurz opadnie i gdy gospodarka zacznie stawać na nogi, że będziemy w stanie produkować tyle dóbr i usług, tyle ile było to przed epidemią, a do tego są po prostu potrzebni pracownicy. Więc I struktury, dokładnie, czyli firmy, które dają zatrudnienie tym pracownikom. Maszyny, narzędzia, no warsztat oraz infrastruktura, tak jest. Także na pytanie, czy tutaj powinniśmy iść bardziej w kierunku takiej helicopter money, czyli pieniędzy po prostu dawanych do ręki ale helicopter money to było w istocie do firm, nie do ludzi. No, to tak. Może być również do ludzi, prawda? Może być do ludzi. Znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę oba filary są absolutnie kluczowe. To znaczy, to chyba nie można, wydaje się, wybierać tak w tej sytuacji. Mi się wydaje, że nie wiem, czy można, ale trzeba. To, ja tutaj powiem, jeżeli taką sytuację uważam, że w tej chwili tak jak gdyby ta sfera socjalna w ostatnich latach została zdecydowanie podwyższona w tym momencie. Te wszystkie transfery społeczne zostały znacznie podniesione i w tej chwili tak naprawdę myślę, że tutaj jak gdyby trzeba hamować oczekiwania społeczeństwa co do dalszego wzrostu tego. To nie typu jest dobry czas na hamowanie oczekiwań społeczeństwa. Na pewno nie jest. Ale jak gdyby nie ma innych możliwości w tym momencie. Moim zdaniem państwo nie będzie miało innych możliwości, a właśnie skupienie się w tej chwili maksymalnie na pomocy przedsiębiorstw. Czyli generalnie rzecz biorąc pomocy w utrzymaniu stanowisk. I raczej myślę, że pakiet pomocowy powinien zawierać dotacje do utrzymanych stanowisk pracy w tym momencie, niż bezpośrednio przekazywane. Czyli ta ochrona mocy wytwórczej. Ochrona mocy wytwórczej. I tak jak gdyby jeszcze druga, bardzo istotna rzecz, która w tej chwili jest. My dzisiaj jak gdyby mamy naprawdę ja myślę, że ja nie jestem ekonomistą, ale tak jak widzę, to w tym momencie mamy kilka modeli zachowania wobec epidemii w tym momencie rządowych. Mamy model brytyjski, mamy model hiszpański, mamy model włoski, model chiński, japoński i amerykański, prawda? I tak jak gdyby widać w tym momencie każdy kraj troszkę inaczej zachował się wobec tej epidemii i teraz będziemy widzieć w dalekiej przyszłości, znaczy w jakiejś tam przyszłości, jeśli doczekamy, jaka będzie sytuacja. Proszę nie mówić tego, jeśli doczekamy. Doczekamy, świat będzie. Świat będzie, natomiast na pewno będzie on inny. Na pewno będzie on inny. Ale właśnie, inny, jak dalece inny? To jest podstawowe pytanie. Bo, tak jak mówiłem, w pewnym momencie ten film ruszy. Mówię, może na wolnych obrotach, może na wolniej niż do tej pory, ale on może ruszyć albo w sposób kontrolowany, kiedy ktoś da sygnał, że no dobrze, to zwalniamy już tę migawkę troszkę, odrobinkę, albo może ruszyć w sposób niekontrolowany, bo ludzie nie wytrzymają. Bo pan jako lekarz też doskonale wie, że odporność ludzka w momencie, kiedy tego zagrożenia nie widać, bo nie ma tego strzelającego okupanta, tylko to jest niewidoczne, tak? I odporność, tę strunę odporności psychicznej można naginać i naginać, ale w którymś momencie ona może pęknąć. Dlatego tak istotna jest kwestia komunikacji. To jest, myślę, że to jest bardzo kluczowe w tej chwili, komunikacji do społeczeństwa, że to jest jak gdyby sytuacja, znaczy dzisiaj wiemy w ten sposób, że tak naprawdę musimy zatrzymać się i to jest jak gdyby, to jest jak gdyby odpowiedzialna decyzja epidemiologiczna w tym momencie, że tak naprawdę musimy się zatrzymać te jeszcze kilkadziesiąt dni, myślę, w tym momencie i to jak gdyby, to jest właśnie ta odpowiedzialność epidemiologów, żeby oni powiedzieli, kiedy to ryzyko zachorowania będzie niższe niż ryzyko otworzenia tego rynku. Mamy tutaj dwa ryzyka mamy w tym momencie. I teraz musimy tak jak gdyby z punktu widzenia w medycynie to wszystko się odbiera na poziomie, na pewnym ryzyku w tym momencie. I teraz musimy wiedzieć, czy ryzyko terapii będzie w tej chwili większe niż ryzyko
zostania w tej chorobie w tym momencie. I to jest ten moment tego balansu. I to jest jak gdyby odpowiedzialność musi gdzieś pojawić w tym. Ale to pan tu, nie wiem, czy nie przesadną odpowiedzialność zrzuca na epidemiologów, no, lekarzy, swoich kolegów. Oni nie są chyba w stanie takiej decyzji podjąć. Ale oni są w stanie ocenić, czy ryzyko transmisji choroby, czyli znowu tego rzeczy, której byśmy nie chcieli, czyli tego niekontrolowanego wybuchu epidemii, jest na tyle niskie, że możemy zrezygnować z pewnych, że tak powiem, obostrzeń w tym momencie. Czyli oni mogą dostarczyć wiedzę. No, wiedzę, oczywiście, danych, ale argumentów, o tym mówimy. A decyzję ktoś inny. Ale panie redaktorze, dzisiaj, jeżeli sobie popatrzymy na tą sytuację, powiedzmy, życia społecznego w tej chwili, to tak jak powiedzieliśmy na początku, dzisiaj tak naprawdę główne decyzje podejmuje minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. I czy to jest pana zdaniem dobre? Na ten moment tej sytuacji, która jest w tej chwili, to jest jedyny niezbędny, znaczy moim zdaniem jedyne rozwiązanie w tym momencie. To, przepraszam, ale ja się z panem nie zgodzę, bo moim zdaniem powinien być, to jest tak jak w armii. Decyzje o tym, czy atakować, czy się wycofywać, podejmuje generał. Natomiast dostarcza mu szef sztabu takie informacje, takie mamy tabory, tyle pojazdów utknęło w błocie, tyle nie dojedzie, ale podejmuje nie ten od aprowizacji na przykład, czy ten od liczby pocisków, tylko podejmuje ten głównodowodzący w oparciu o wiedzę. Tyle mamy pocisków, a tyle pojazdów utknęło nam w błocie. Oczywiście, tylko kwestia jest tak, znaczy oczywiście ja rozumiem jak gdyby pana intencje, że gdyby słowami kogo innego są podejmowane te decyzje. Dokładnie tak. To jest zrozumiałe, oczywiście. Tylko generalnie, jeżeli dojdziemy do, jak gdyby cofniemy się do tyłu, kto ma największy wpływ na podejmowanie tych decyzji? To zostawmy sobie o ten sposób, tak? Okej. Okay. Jak pana zdaniem do tego samego? Chodzi mi o ten ośrodek decyzyjny. To jest moim zdaniem kluczowe. Czy powinien być w Polsce stan wyjątkowy, byśmy nie mieli, byśmy sobie oszczędzili chociażby tych żenujących debat, czy posłowie mają przyjechać do Sejmu, czy nie mają i jak mają, w jakiej odległości siedzieć. No to jest tak naprawdę kwestia już wyłącznie polityczna. Jako prawnik zajmujący się podatkami wolałbym nie zajmować. Okej, ale to chodzi o skuteczność działania państwa w takim bezprecedensowym, również, jak sam pan powiedział, momencie. Znaczy, wydaje mi się, że wprowadzenie, że ta skuteczność, tą skuteczność, tak patrząc nawet na tą sferę gospodarczą, prawda, chociażby, można by zapewnić pewnie na razie bez wprowadzania tak drastycznych regulacji, bo to jednak jest sytuacja, to jest jednak regulacja już bardzo wyjątkowa. Tak naprawdę to, co jest chyba nawet ważniejsze tu i teraz, to bym powiedział to, żeby chociażby ten pakiet antykryzysowy był po prostu jak najszybciej uchwalony, tak? Bo nie trzeba, jaki by nie był, znaczy oczywiście oby był jak najszerszy, jak najlepiej dopasowany do pewnej sytuacji, ale myślę, że nie trzeba wprowadzać stanu wyjątkowego po to, żeby chociażby takie regulacje wprowadzić. Ale nie ma ich kto wprowadzić, bo nie, nie mogą się zebrać posłowie, tak? Bardzo proszę. Ja jeszcze tu powiem tak, jak gdyby znowu, z poziomu takiego mikroekonomii, powiedzmy, tak jak to, ja tutaj dojeżdżałem, jechałem budowaną trasą A2. W tej chwili z Warszawy do Mińska. Trasy, czy no to się akurat budują? I właśnie o to chodzi, że zobaczyłem po prostu taką sytuację, bardzo dużo ludzi na budowie w tej chwili, niskie ceny benzyny, niskie ceny betonu, w tej chwili niskie ceny... No, te ceny betonu no, niestety niskie nie będą, ale benzyny tak, ale betonu, no, czy tych ale są troszkę niższe niż, że tak powiem, kilka miesięcy temu. Znaczy ja o tym też wczoraj rozmawiałem właśnie z takim dużym przedsiębiorcą, który też ma z tym do czynienia i on mówi, wyjaśnienie jest bardzo proste, bo te firmy, które budują, to oczywiście bazują na podwykonawcach, a pracownicy, którzy to wykonują bezpośrednio wśród tych podwykonawców, tych małych firm, są zawsze na akordzie. Więc tam nie ma stawki, tam po prostu jest albo zrobią, to zarobią, albo nie zrobią. No oczywiście, jeżeli budowa zostanie zatrzymana z racji koronawirusa, wchodzą, miejmy nadzieję, te rozstrzygnięcia rządowe, ale tutaj to prawa ekonomii są dosyć brutalne, bo budowy nie stanęły.
No i nie stanęły właśnie. I to jest jak gdyby też jest jakby widać w tym momencie, że teraz firmy muszą się przestroić w tym momencie na pewnego rodzaju inne sposoby zarządzania pracownikami w trakcie epidemii, tak? To na pewno sieci handlowe to widać bardzo wyraźnie. No widać również to na poziomie nawet przychodni. My jak gdyby bezpośrednio mierzymy wszystkim temperaturę, wszyscy mają dostęp do środków ochrony osobistej itd., itd. Ale druga sprawa, która jeszcze została znowu tej mikroekonomii. Firmy bardzo szybko, to też jest ciekawy element taki. Ja znam przynajmniej dwie firmy. Jedna jest znanym producentem bielizny, która przedstawiła się w tej chwili na szycie masek. I druga sprawa, która jest dużym dostawcą paneli reklamowych, buduje przyłbice antywirusowe w tym momencie dla personelu medycznego. Czyli w ciągu kilkunastu dni przestrojona całkowicie, że tak powiem, produkcja na tego typu sytuacje. Co widać też, że jak gdyby nasza ekonomia ma pewnego, czy nasza gospodarka ma pewnego rodzaju możliwości funkcjonowania. I teraz... Nasza gospodarka, moim zdaniem, przepraszam, że spadam w słowo, moim zdaniem ma ogromne możliwości funkcjonowania. Tylko czy to ma być zasada pospolitego ruszenia, czy to ma być właśnie troszkę... No, oczywiście. Nie, no... Po to jest chyba nasza jak gdyby, rozmowa w tym momencie, żeby rzucać pewnego rodzaju nowe pomysły, nowe światła na tą sytuację, która jest. No myślę, że jakby ktoś jak gdyby to słucha przynajmniej i analizuje tę sytuację. Wrócimy jeszcze do głównych wątków, ale tradycją naszych spotkań i nie ma żadnego powodu, żeby było teraz inaczej, mimo że to się nazywa webinar, a nie normalne spotkanie, jest możliwość zadawania pytań. I te pytania dzięki technologii mamy. Może najpierw do pana jako lekarza, ale i łączącego te funkcje, jak pan sam powiedział. Na kiedy szacowany jest szczyt liczby zarażonych w naszym kraju? Na kiedy powolne wygasanie epidemii? Czy takie dane już są panu dostępne? Znaczy mamy kilka, znaczy powiem na tej zasadzie, ja oczywiście nie jestem bezpośrednio zaangażowany w analizę tych danych, mam te dane z dwóch źródeł, czyli tak najprościej, to wszystkim Państwu polecam John Hopkins Hospital Coronavirus Map, to jest najlepsza mapa w tej chwili w sieci, szpital uniwersytecki daje codzienne raporty, natomiast mamy pewnego rodzaju przypuszczenia w tej chwili co do epidemii w Polsce i one się mogą odbyć według trzech scenariuszy, tak zwanego scenariusza włoskiego, scenariuszu łączonego punktu Hiszpania, Francja, Niemcy i tak zwanego szacowanego brytyjskiego minimalnego w tym momencie, tak? Więc generalnie powiedzmy na tej zasadzie, gdybyśmy podeszli do tego tematu, no to w tej chwili jesteśmy jeszcze przed, ten szczyt nastąpi około, tak jak powiedział zresztą minister zdrowia, bo myślę, że to jest podobne dane, z około 15-20 kwietnia w tym momencie. Koło 15 kwietnia. Będzie jak gdyby ta sytuacja. Dlatego, znaczy tu jest... Czyli to jest jeszcze, no jeszcze około miesiąca. Jeszcze około miesiąca w tym momencie. Natomiast to jest jedna sytuacja. No myśmy zrobili jeden ruch, który generalnie mógł spowolnić tą rozwój u nas epidemii, ale spowodował... No to jest dyskusja, czy powinniśmy to zrobić, czy nie. No sprowadziliśmy 18 tysięcy Polaków z terenów zagrożonych. Przynajmniej 14 tysięcy z nich było z terenów zagrożonych. Więc pytanie takie, czy powinniśmy ich tam zostawić, czy powinniśmy ich przyjąć z powrotem? No tak, to jest... No, oni są, generalnie są znaczy te ogniska w tej chwili wybuchają lokalnie właśnie u tych osób, które przyjechały do Polski łącznie z tym właśnie programie Powrót do Domu. No ale to jest innego typu dylemat. Ale to powoduje, że tak powiem, wydłużenie czasu inkubacji jak gdyby wirusa u nas w tym momencie. To, jak gdyby, bo gdybyśmy dzisiaj zamknęli te granice i nie pozwolili nikomu wjechać, to ten, jak gdyby, to moglibyśmy te kilka dni skrócić tą sytuację. To są, no to jest biologia, tutaj nie ma możliwości. No oczywiście, oczywiście. Dobrze, teraz pytanie do pana Łukasza. Prowadzę małą firmę gastronomię. Za chwilę skończą mi się oszczędności. To są takie dylematy normalne. To jest pan, pani Manta. No to pewnie jakiś pseudonim. Za chwilę skończą mi się oszczędności i nie będę mieć środków na wynajem lokalu i na ZUS. Czy państwo, tu jest odpowie, ale pomoże w jakiś sposób, odpowie za to, że zamknął mój biznes na jeden miesiąc, dwa miesiące, nie wiadomo. Czy państwo w jakiś sposób będzie, weźmie odpowiedzialność? Państwo jako kraj, rząd. Państwo. Państwo, na pytanie, czy państwo odpowie, no, czy odpowie w sensie prawnie,
To już jest bardzo daleko idące pytanie, wolałbym się może skupić na takim... Nie, myślę, że chodzi, chodzi raczej tylko... o pomoc, prawda? Tak, tak. Znaczy, oczywiście są pewne, tak jak właśnie mówiłem, preferencje, ulgi, zwolnienia wprowadzane. Miejmy nadzieję jak najszybciej tą regulacją. Dla takich małych przedsiębiorców na pewno taką wsparciem na tu i teraz będzie zwolnienie ze składek ZUS, które wchodzi na 3 miesiące. Tylko widział pan ten wniosek, 4-stronicowy wniosek i dziesiątki pytań o obrót za rok 2017, tak. 2018. Tak. Czy przedsiębiorcy są w stanie podołać takiemu wnioskowi? Tak, tylko tutaj chyba mówimy o tej pomocy, która miała polegać na tym zwolnieniu na wniosek, prawda? Tak. Czy odroczeniu ewentualnie tych składek. Natomiast ma pan nadzieję, że w pakiecie będzie... Tak, to znaczy to też chyba jest informacja z wczoraj, bodajże z przedwczoraj, że przynajmniej na te 3 miesiące, najbliższe kwiecień, maj, czerwiec, mali mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób będą zwolnieni ze składek ZUS-owskich. Więc jest to takie... Wie pan doskonale, że z prowadzeniem biznesu nie ma żartów. I teraz tak. Wracam z uporem do tego centrum dowodzenia. Wychodzi minister Emilewicz i mówi coś. Czy to jest obowiązujące? No oczywiście, że nie jest. No właśnie. Na szczęście, nieszczęście wciąż obowiązuje prawo pisane. I to prawo pisane musi zostać uchwalone, żeby się stało prawem pisanym i obowiązującym. Tak? Także tu jest cały czas ta kwestia szybkości reagowania, bo proszę zauważyć, że już wiele krajów, w zasadzie co dzień słyszymy, jak są wprowadzane różne regulacje w krajach europejskich. I to są właśnie regulacje polegające na zastrzykach finansowych po prostu, na dopłacaniu do wynagrodzeń i to w znacznie większej skali, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie te dopłaty sięgają 80%, na zwalnianiu, odraczaniu, czyli na takich stymulacjach fiskalnych, tak, na wprowadzaniu po prostu ulg podatkowych. U nas też one są zapowiadane na razie w raczej dość wąskim zakresie, ale przede wszystkim jeszcze nie są uchwalone. Tak. To jest coś, o co ja teraz zadam pytanie, na które odpowiedź może być ryzykowna dla pana, ale ja też prowadzę kancelarię prawną, tylko że nie jestem mecenasem, ale prowadzę kancelarię prawną, zatrudniam mecenasów. Kancelaria nazywa się Drawbridge, czyli zwodzony most, stawianie mostów pomiędzy przedsiębiorcami a fiskusem i tak dalej. Jak zachować się, znając postawę fiskusa i postawę służb skarbowych najróżniejszych wobec przedsiębiorców w takiej sytuacji? Czy pan by jakby starał się przestrzegać, to jest rada taka do przedsiębiorców, przestrzegać te wszystkie istniejące przepisy prawa, które nas wiążą, pan jak pan mówi, są napisane, nowych nie ma. Czy raczej pan doradza wstrzemięźliwość wobec, czy wstrzymanie się z regulowaniem, nawet jeżeli to nie jest uregulowane w nowy sposób, bo sytuacja jest dalece nadzwyczajna, dalej nadzwyczajna być nie może. Znaczy, oczywiście taką, myślę, że absolutnie ogólną, uniwersalną radą na wszystkie czasy jest to, żeby się wywiązywać ze swoich zobowiązań również publiczno-prawnych. Żyjemy w czasach absolutnie ekstremalnych i w praktyce może się okazać, że to nie będzie możliwe, choćby zapłata podatku. No jeżeli jakby na rachunku bankowym nie będzie pieniędzy, to ten przedsiębiorca mały, duży, on po prostu tego podatku na czas może nie zapłacić. I może tu jest bardzo ważna rzecz do powiedzenia i zaznaczenia. Nawet bez tej ekstra regulacji, bez tej tarczy antyosłonowej w polskim prawie podatkowym, czy w ogóle dotyczącym należności publiczno-prawnych, są regulacje, które pozwalają, przynajmniej dają możliwość, tak, uzyskania pewnych właśnie korzyści polegających, pewnych ulg, tak, czy to polegających na umorzeniu, rozłożeniu na raty, czy chociażby odroczeniu zapłaty podatku, ZUS-u i tym podobnych należności. I te regulacje obowiązują i można z nich korzystać. Z praktyki już wiemy, z kontaktów z urzędami skarbowymi, że przynajmniej takie są zapowiedzi i obietnice nieformalne, chociażby w rozmowach, w bieżących kontaktach telefonicznych, że takie wnioski właśnie o pomoc w postaci ulg mają być rozpoznawane w pierwszej kolejności, mają być rozpoznawane szybko i mają być traktowane właśnie jako
mają być rozpatrywane no, z uwzględnieniem tych szczególnych okoliczności, w których teraz żyjemy. Przesłanką udzielenia takich ulg jest ważny interes podatnika albo interes publiczny i niewątpliwie to, co się teraz dzieje, no, sprawia, że tak naprawdę nieudzielenie takiej ulgi może spowodować, że przedsiębiorca dla państwa, dla Ministerstwa Finansów to jest podatnik po prostu, on nie przeżyje. No więc to jest ważny interes i podatnika i myślę, że interes publiczny. Tu wchodzę z pytaniem, bo Benjamin Franklin mówił, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. I oczywiście, tak jak pan powiedział na wstępie, podatki, czy daniny wobec państwa trzeba regulować. Czy one są w tej chwili, w tej sytuacji konkretnej, na pierwszym miejscu, które powinien przedsiębiorca regulować, czy na ostatnim? Myślę, że to zależy przede wszystkim od sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. To są już bezpośrednie decyzje leżące na zarządzających przedsiębiorstwami. Trzeba pamiętać, że niewywiązanie się z należności publiczno-prawnych, no ono będzie tak długo, jak nie będą właśnie przyznane szczególne ulgi, no, skutkuje bardzo konkretnymi konsekwencjami, chociażby w postaci zaległości podatkowej i odsetek naliczonych od tych zaległości, no a może tak naprawdę skutkować też innymi konsekwencjami. Już nie chciałbym teraz może straszyć dodatkowo w tych czasach, ale obowiązuje kodeks karny skarbowy i cała masa regulacji, które sankcjonują w jakiś sposób niewywiązywanie się z regulacji zobowiązań podatkowych czy publiczno-prawnych na czas. Dobrze to nie brzmi. Panie Pawle, teraz się zwracam do pana, jako lekarza, tylko do prezesa zarządu firmy, dużej firmy. Gdyby pan miał tego typu dylemat, o którym rozmawialiśmy z panem mecenasem, czy krótko mówiąc, najpierw regulowanie powinności podatkowych i najróżniejszych innych, czy też raczej inne? Tutaj to jest jak gdyby jasne, myślę, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ludzi i ta ludzka praca, tak jak w przypadku mojego przedsiębiorstwa, jest główną siłą przedsiębiorstwa, to jest praca ludzi w tym momencie, to tutaj jak gdyby nie ma jak gdyby innego zdania. Tak naprawdę musimy, pierwsze to są wynagrodzenia dla ludzi i to jest jak gdyby podstawowa sprawa. Wszystkie inne rzeczy są jak gdyby regulowane dużo później w tym momencie albo w dużo mniejszym priorytecie, tak to sobie nazwijmy w tym momencie. I to jest też taka sytuacja. Natomiast tu jeszcze jedna uwaga. No, to znowu jest kwestia wojny, tak to określmy, bo tak to wygląda w tym momencie, i pewne branże dostają zdecydowanie bonus za tą sytuację. I teraz jak gdyby wrzucenie wszystkich branż w jeden worek rzeczywiście jest troszkę niesprawiedliwe w tym momencie. Nie mówimy tutaj konkretnie o tych branżach, które najbardziej cierpią, ale te wszystkie branże z zakresu na przykład właśnie środków ochrony osobistej i tak dalej, no przeżywają w tej chwili niespotykaną, ale to w ogóle jest niespotykana sytuacja. To samo dotyczy pewnych sektorów farmaceutycznych. No, jedna z wiodących firm farmaceutycznych Polska, która jest producentem leku, który w pewnych badaniach wychodzi, że działa w sposób skuteczny w najcięższych fazach infekcji koronawirusowej, no w tej chwili praktycznie przestawiła swoje linie na produkcję tego specyfiku w tym momencie, tak? Więc to są jak gdyby sytuacje takie, więc jak gdyby ustawa dotycząca, znaczy z drugiej strony ja rozumiem też taką sytuację, że te pakiety pomocowe muszą być kierowane w sposób celowy, a nie taki, żeby był to przedmiot dla pewnego rodzaju wzbogacenia się pewnych przedsiębiorców, którzy generalnie nie cierpią z powodu kryzysu, a wręcz odwrotnie w tym. No dobrze, ale czy państwo nie ma instrumentów, narzędzi, żeby właśnie zrzucić te pieniądze z helikoptera, a później zabrać tym, które być nie... Może... Takie instrumenty zawsze są. Właśnie, być może tak, no, być państwo... może tak jest. Być może tak jest. Znaczy myślę, że to jest dość istotne pytanie, sprowadzające się w istocie znowu do tego, jak bardzo, bo przecież wprowadzanie dodatkowych przesłanek udzielania tej pomocy. Proszę zauważyć, że cały ten, w zasadzie każda forma pomocy, która jest przewidziana w tym pakiecie, ona jest zastrzeżona tym warunkiem, że przedsiębiorca poniósł stratę, czy jego sytuacja ekonomiczna się pogorszała w związku z tymi działaniami związanymi z epidemią.
To jest oczywiście ładnie, prawnie nazwane. Jestem pewny, że to będzie powodowało wątpliwości interpretacyjne, czy dany przedsiębiorca spełnia konkretny warunek tego poszkodowania, żeby uzyskać daną pomoc, czy nie. Natomiast faktycznie istotne jest pytanie, czy wprowadzanie właśnie w tym momencie takich dodatkowych warunków, które mogą podlegać bardzo różnej interpretacji, czy jest tak naprawdę najsensowniejszym rozwiązaniem, bo może właściwie bardziej efektywne byłoby teraz jednak kierowanie tej pomocy takim szerszym strumieniem, szybszym, bezpośrednim, a potem korzystanie z tych instrumentów, które państwo ma, żeby tą pomoc w jakiś sposób wyrównać, tak? Na przykład, nie wiem, przedłużając pewne ulgi określonym już wówczas branżom, tylko czy podatnikom, którzy są bardziej poszkodowani, a pewnej grupie już nie. No dla mnie najbardziej przybijające jest to, że nie ma takiego jednego ośrodka. Minister Szumowski mówi coś, oczywiście wiem, że należy go się słuchać i wsłuchiwać w jego słowa, no ale jego słowa nie mają mocy aktu prawnego, jeżeli by był stan nadzwyczajny, taki czy inny. I ten absolut, ten tyran na ten moment, który by wziął władzę, mówił, to my wiemy, że to ma moc obowiązującą. Ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność. No bo pani minister Emilewicz, przecież wszyscy wierzymy w ich najlepsze intencje i to, że pracują tak, jak potrafią. No ale to tworzy tylko informacyjny szum, moim zdaniem. Tu jest jeszcze też takie pytanie, znaczy ja nie wiem, czy za wcześnie o nim mówić, bo pojawiają się szacunki, że pracę może stracić 3 miliony ludzi w Polsce, ale ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie odnosić się do tego typu pytań, bo chyba naprawdę to możemy sobie powiedzieć 2 miliony, możemy powiedzieć 4 miliony. Dobrze, każda chyba inna liczba mogła być prawidłowa. Równie prawdopodobne, prawda? Tak. Jak panowie sądzą. Ja to w ogóle, no tutaj moja wiedza jest na pewno zbyt mała w tym momencie, żeby odpowiedzieć w sposób kompetentny. Ja myślę, że tak naprawdę dużo jeszcze zależy od tego, jakie będą środowisko międzynarodowe. Czyli generalnie, kiedy otworzymy granice, kiedy, w jakim stanie wyjdą z tego kryzysu Niemcy, w jakim stanie wyjdą Włosi w tym momencie. Bo to oczywiście, to jest kwestia taka, jeżeli Niemcy ucierpią bardzo dużo, to tych stanowisk pracy będzie relatywnie to dużo. My również, tak? To my również w tym momencie, tak? Jeżeli druga sprawa, no na pewno ja myślę, że w tej chwili ludzie, którzy planują przyszłość po wirusie, nazwijmy to na tej zasadzie, powinni w sposób bardzo taki przenikliwy spojrzeć na rynek włoski, bo on będzie potrzebował wsparcia innych państw unijnych. I być może wręcz jak gdyby inwestycji polskich bezpośrednich w tamten obszar w tym momencie. Ja uważam, że tak, bo w tej chwili to co się działo w Lombardii, Lombardia jest naprawdę, no przecież była najbardziej rozwiniętym regionem Włoch. Jest w tej chwili najbardiej zrujnowanym Włoch. Obszarem na świecie chyba. No, i te obszary, wiemy tam o Wuhan, ale to... Tak jest. I mówimy te obszary takie jak Bergamo, które przecież było no, szczytem, że tak powiem, w tym momencie dobrobytu włoskiego, jest w tej chwili naprawdę, jest po prostu no, jednym wielkim cmentarzyskiem. To są naprawdę trudne sytuacje. I druga sprawa, znowu, to jest znowu biologia, ale teraz powiem w ten sposób. Dzisiaj nie wiemy, jakie są konsekwencje tego wirusa u osób, które przeżyły epidemię i jakim konsekwencjach zdrowotnych będą się dalej pojawiać w tym momencie. Czy ci ludzie nie będą trwałym obciążeniem dla systemów socjalnych tych danych państw w tym momencie? I to jest też jakiś bardzo istotny element, że na tym etapie, w którym dzisiaj jesteśmy, to, że my dzisiaj mamy 1100 zakażonych w tej chwili, nawet jeżeli nie wykonujemy wszystkich testów i mamy jeszcze 400 czy 500 osób, których nie wiemy, że są zakażone, to jest nadal 1500, a jak gdyby w tym czasie, jak gdyby na tym szczycie epidemii, w tym samym dniu epidemii od początku we Włoszech było tych ludzi już około 12 tysięcy. Czyli jest szansa, że... Czyli teraz pytanie, jakie jest obciążenie dla systemu socjalnego? Ci, którzy przebyli tą infekcję? Jaka będzie sytuacja jak gdyby dla nas w tym momencie, jeżeli przejdziemy to takim, powiedzmy, nazwijmy to małym szczytem? Panowie, podzielmy się teraz rolami i to będzie ostatnie zadanie dla panów w naszym spotkaniu. Jest 26 marca. Do końca tej kwarantanny, czy jak sobie to nazwać, pozostało kilkanaście dni, bo ona jest do 11 kwietnia. I teraz tak, pan dostaje rolę lekarza, panie Pawle. Pan dostaje rolę doradcy przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, doradcy przedsiębiorcy. Co pan jako lekarz, co do tego 11 kwietnia, każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest
przedsiębiorcą, pracodawcą, pracobiorcą, podatnikiem, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który ma zdrowie. Co, jak powinniśmy się zachowywać? No ja to jak gdyby to tutaj nie ma jakichś, tutaj akurat odkrywam żadnych rzeczy. No, po pierwsze być w izolacji społecznej. To jest pierwsza sprawa w tej chwili. Izolacja jest naprawdę najlepszym sposobem, żeby się nie zarazić w tej chwili. Druga sprawa, odpowiedzialnie zużywać zasoby ludzkie w tym momencie jako przedsiębiorca, czyli generalnie, jako mówiąc w ten sposób, tych, którzy nie muszą odesłać do domu, tą pracę podzielić w taki sposób, żeby ludzie jak gdyby pracowali, ale żeby nie byli w bezpośrednim kontakcie ze sobą w tym momencie. Trzecia sprawa, nastawić się na to, że ten okres, rzeczywiście musimy jeszcze te 3 tygodnie wytrzymać w takiej naprawdę izolacji społecznej, bo to tak naprawdę pozwala na nierozprzestrzenianie się wirusa w sposób niekontrolowany w tym momencie. To jest takie główne zalecenie. Natomiast ja powiem na tej zasadzie, oczywiście to jest tylko moje zdanie, proszę nie brać tego jako, ale uważam, że po prostu wszyscy ludzie, którzy planowali urlopy wakacyjne, powinni je już odwołać, jeśli jest taka. Już odwołać. Tak, dlatego że moim zdaniem przy tej sytuacji epidemiologicznej naszych sąsiadów, głównie Niemców, my praktycznie prawdopodobnie będziemy musieli zamknąć granicę do połowy roku albo jeszcze dalej. Okej, okay. Bardzo proszę, teraz pan. Powiedział tak, że... Przepraszam, tylko wyjaśnię, co do tego kaszlu, to raczej papierosy, a nie innego typu schorzenia. Ja bym powiedział tak, że jako doradca, w szczególności doradca podatkowy, mógłbym doradzić coś na te trudne tygodnie, pewnie które nas jeszcze czekają, przedsiębiorcom, to żeby w 100% wykorzystali to, co państwo chce zaoferować. Nawet jeżeli to jest trochę za mało niż każdy z nas przedsiębiorców by oczekiwał, to generalnie będzie dość spory wachlarz regulacji, które w jakiś sposób powinny przedsiębiorcom pomóc przetrwać ten czas. Czy to właśnie w kwestii wsparcia takiego w utrzymaniu pracowników, czyli przy tych dopłatach, tak? Czy też w kwestii właśnie takich pewnych ulg w zakresie należności publiczno-prawnych. I pewnie podatki jako takie nie są teraz, że tak powiem, priorytetem w przedsiębiorstwie. Doskonale, że pan to powiedział. Bo znacznie z większymi problemami przedsiębiorcy się borykają, ale apelowałbym i radziłbym, żeby wykorzystać w 100% to, co jest oferowane, bo być może to będzie ten, można powiedzieć, ten taki języczek uwagi, który pozwoli przetrwać te trudne czasy, tak? Jeżeli będziemy mogli nie zapłacić podatku, nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji podatkowych, zapłacić go później, dostać dopłaty do zatrudnianych pracowników, to być może to będzie ten element, który pozwoli po prostu i przetrwać firmie, i wrócić do dobrych czasów. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział. Nie umawialiśmy się, pan świadkiem, że się nie umawialiśmy, ale właśnie chciałem, żeby to wybrzmiało, że państwo, zresztą tutaj nie ma się tak znowu bić w piersi, bo żadne państwo nie zdąża z pakietami pomocowymi i zawsze one są niedostateczne, z jakiegoś powodu opóźnione, one są kryzysowe i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że możemy liczyć na mniejszą represyjność państwa w takiej sytuacji. Ja myślę, że to jest konieczne, absolutnie. To właśnie. Znaczy, polskie prawo podatkowe jest na tyle skomplikowane i na tyle było i na pewno głośnych spraw, o których niemalże każdy obywatel słyszał, jak te podatki zaważyły czasami na trwaniu przedsiębiorstwa. To jest absolutnie nie czas na to, żeby prowadzić długotrwałe wojny między organami podatkowymi a podatnikami. A jakby co, to im to pomożemy. No, oczywiście, po to jesteśmy. Po to jesteśmy. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wprowadziliśmy odrobinę normalności w ten nienormalny czas. Chociaż rozmawialiśmy rzeczywiście o tym, o czym rozmawiamy wszyscy, więc nie sposób tutaj, żebyśmy rozmawiali o czymś innym. Naszymi gośćmi byli najpierw pan profesor Witold Orłowski, dziękujemy, nie musiał już nas opuścić, pan Łukasz Kosonowski, partner firmy MDDP, to jest firma doradztwa prawno-podatkowego, i pan Paweł Żuk, prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego, ale również lekarz, więc też były tego typu pytania. Ja miałem przyjemność
prowadzić tę interesującą dyskusję, za którą jeszcze raz dziękuję. Nazywam się Kazimierz Krupa. Byłem w naczelnym Forbesa, teraz mam kancelarię prawną zajmującą się różnymi sprawami. Dziękuję bardzo, dziękuję Executive Club za organizację tego przedsięwzięcia. Myślę, że to jest też takie bezprecedensowe w historii Executive Club, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Wiele zależy, jak sądzę, od tego, jak to długo będzie trwało. A na to pytanie to już nikt nie potrafi odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.